Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. To będzie chyba ostatni materiał porterowy, który trafi na YouTube'a. No a dzisiaj, tak jak zapowiadałem już parę filmów wcześniej, przegląd imperialnych porterów bałtyckich. Nie ma oczywiście tu wszystkich dostępnych na rynku. Jest tutaj pewna selekcja, którą dokonałem gdzieś wcześniej. No i tak zbierając je wszystkie razem, wyszło, że mogę je podzielić na dwa materiały, a mogę zrobić równie dobrze jeden. Mamy dwa klasyczne, bez dodatków, oba 24 stopnie ekstraktu. No i mamy dwa lekko podkręcone, jeden jest wędzony, a jeden jest z dodatkiem kakao i leżakowany, jeśli dobrze pamiętam, z płatkami dębowymi. Myślę, że uczestnicy są zacni. Chyba tylko Wawrzyniec miał okazję uczestniczyć w dotychczasowych przeglądach tego mojego porterowego bifora. No ale zabierzmy się do degustacji. Zaczniemy sobie tak w kolejności jak stoją, czyli najpierw będzie browar za miastem, później Wawrzyniec, ale browar i na końcu Amber Woodside. Jedziemy, zaczynamy. Mamy tutaj 24 stopnie ekstraktu, 10,5% alkoholu. Tak się prezentuje etykieta. Złapie ostrość czy nie złapie? Chyba złapał. Mamy tutaj coś jeszcze dodatkowo napisane. Piwo złożone, lekko rozgrzewające. Barwa ciemnobrązowa, niemal czarna. Niska chmielowość, zarówno w aromacie, jak i w smaku, średnia, niska goryczka. Bogaty, słodowy aromat i smak wyraźnie od czekolady, piernika i ciemnych owoców, śliwki, wiśnie. Ja, tworząc sobie w głowie koncept tego filmu, miałem tak naprawdę pierwsze wspomnienie związane z imperialnym porterem bałtyckim. A ma oczywiście, no to jest bardzo, bardzo oczywista rzecz, masło maślane, ale chodzi mi dokładnie tutaj o Pintę i ich imperatora bałtyckiego, który tak naprawdę otworzył wrota nam do tych imperialnych porterów bałtyckich. No była to naprawdę świetna przygoda wówczas. Piwo, które wychodziło ponad wszelkie ramy tego stylu porteru bałtyckiego, było agresywniejsze, było bardziej wyraziste. Dla takich bardziej ortodoksyjnych spijaczy porterów było nawet hardkorowe. No i wszystkie kolejne edycje, wersje Poszery Oloroso, wersje chmielone, no to wszystko budowało nam to, co teraz tak naprawdę widzimy na rynku. I muszę Wam powiedzieć, że może jeszcze kiedyś taki materiał z przeglądem tych imperatorów powstanie na jakąś inną okazję. No ale przejdźmy do piwa. Piana przy nalewaniu się jakaś utworzyła, ale przez te parę minut, sekund mojego gadania został ledwie krążek. Piwo rzeczywiście ciemnobrunatne, ale nie czarne. Bardzo dużo ma rubinowych refleksów. Aromat przede wszystkim lekko likierowy. Przede wszystkim uderzający w taką wiśnię w czekoladzie. Trochę ciemnego pieczywa. Pieczywa z ziarnami. Śliwki, dżem śliwkowy. I powoli wyłaniająca się taka nuta tych prażonych ziaren zbożowych. Wytrawny w pierwszym łyku. Zaraz za tą wytrawnością idą takie konfiturowe nuty właśnie wiśniowo-śliwkowe, lekko żurawinowe. Piwo nawet jest dość jasne jak na styl, bo tutaj jak mi światło pada, to ono z tego brązu przelatuje wręcz w takie czerwono, rubinowe, czerwone refleksy, więc jak na 24 ekstraktu dość jasne. Ale przynajmniej jest pięknie zachowany ten właśnie kolor porteru, który nie wpada w czerń, a jest takim zabawą wokół ciemnobrunatnych i brunatnych odcieni. Odrobina pumperniklu. Bardzo nisko nagazowany, mam wrażenie, że jest. Nuta chlebowa, troszkę rodzynek. Te 10,5% alkoholu jest tutaj dość wyczuwalne. Zwłaszcza, że ono od razu lekko rozgrzewa. Goryczka niska, nawet powiedziałbym, że bardzo niska. Takim lekkim muśnięciem ziołowości. Myślę, że siła woli, dobrze mówię, tak. Siła woli to imperialny porter, który jeszcze ma potencjał, żeby coś z siebie wykrzesać. Na ten moment jest dobry, ma potencjał, żeby być naprawdę bardzo dobrym imperialnym porterem. On
ewidentnie dostanie jeszcze takich więcej nut suszonych owoców. Myślę, że może być jeszcze więcej czekolady, która na razie się tutaj też nie pokazuje. Bardziej nuty chlebowe właśnie, bardziej nuty odowocowe. No ale przejdźmy dalej. Drugim piwem, które dzisiaj będziemy próbować, jest Imperialny Porter Bałtycki z browaru Wawrzyniec. Mieliście okazję zobaczyć już właściwie wersję tego porteru, ale z dodatkiem wędzonej śliwki. Mamy tutaj 24 plato, 10,3% alkoholu. No i sprawdźmy, co tym razem Wawrzyniec przygotował, bo muszę przyznać, że Imperialny Porter ze śliwką bardzo dobry. Porter Bałtycki nie do końca. No i jeszcze wcześniej pity Doppelbock bardzo dobry, więc zobaczymy, czy Wawrzyniec podwyższy prowadzenie, czy wyrówna. Również ciemnobrunatny, brązowy. Piana ciężko się chciała wytworzyć, ale coś powstało. Też taka kremowo-beżowa. Rubinowe, ale bardziej uciekające w takie brązowo-miedziane refleksy. Na pewno jest ciemniejsze i co daje aromat? Pierwsze co w aromacie, chmielowość. Jest podkreślona chmielowość, jest troszkę więcej takich nut ziołowych. Nuty chlebowe. Lekka kawa. I mam też takie skojarzenia z ciastem drożdżowym. Te przypalone brzegi, które zawsze gdzieś się zdarzą, to właśnie jest taki charakter w aromacie. Owocowość niska, ale już po pierwszym łyku, który w międzyczasie zdążyłem wziąć, mogę powiedzieć, że jest bardzo kakao, wyczuwalne. Piękna śliwka w czekoladzie. Przy tym jest fajna goryczka podkreślona. Jest wytrawnie i to jest bardzo ważne, że to piwo jednak nie ma aż takiej ilości słodyczy. Lekko pojawia się taka nuta lukrecjowa. Troszkę świeżych owoców. Może lekkie nuty takie konfitowane. Ale przede wszystkim jest to, co tak naprawdę każdy porter bałtycki mógłby w sobie mieć. Piękne ciało, wytrawnie, troszkę nut słodkich, trochę odowocowych, trochę takich orzechowych jeszcze się przewija na aftertaście. Naprawdę Wawrzyniec zrobił świetną robotę z tym piwem. No i muszę powiedzieć, że na ten moment chyba jest to najlepsze piwo z Wawrzyńca, jakie miałem okazję pić. Więc jeśli gdzieś będziecie łapać coś na jeszcze święto porteru bałtyckiego, czy po święcie porteru bałtyckiego będziecie próbowali cokolwiek złapać od nich, no to polecam Wam w pierwszej kolejności to piwo. A my przejdźmy do tych piw, które są potrasowane. Na pierwszy ogień idzie Ale Browar i Andef Lord 25 BLG, 10,5% alkoholu. Miałem to piwo okazję próbować chyba dosłownie taką kapeczkę na poznańskich targach piwnych, ale nie za bardzo tam przywiązywałem do tego znaczenie też, że tak powiem, nie było to piwo na ten moment, żebym je wtedy tam za bardzo ocenił. Zobaczymy, jak będzie z butelki. Co mamy tutaj napisane? Psia krew, koniec był bliski, szalupę rozniósł kraken, a ja zostałem sam. Wtedy z morskich głębin wyłonił się cud. Beczka, a w niej smog, Baltic Porter. Palone nuty, głęboki, dymny aromat. Ta potężna dawka smaków wzmocniła mnie już na zawsze. No, jak podają na tutaj kontrze, mam nadzieję, że będzie widać. Wszystkie znaczki są na maksa, no więc mam nadzieję, że to będzie dotrzymane. I tutaj rzeczywiście będzie i goryczkowo, i słodko, i intensywnie. No dobra, sprawdźmy to. Jest takie brunatne. Od razu ma dużo rubinowych refleksów, brązowych. Ciemna piana. Dość drobna. Bardzo ładnie się prezentuje w szkle. No i muszę przyznać, że wygląd taki bardzo fajny, przyciągający oko.
aromat chmielowy, aromat lekko, nawet bym powiedział, ziołowo żelazisty się wydaje. No, taka żelazistość jest dość intensywna. Nie wiem, czy tutaj jest podane, czym było chmielone, ale chyba nie. Przebija się powoli spod tej nuty ziołowo-metalicznej wędzonka. Na razie jest taka nieśmiała, subtelna, delikatna. Ona trochę ucieka w stronę wędzonki takiego dogasającego ogniska, do którego się dołożyło jeszcze świeże, mokre drewno. Trochę nut czekolady w tle, ale naprawdę takich to są niuanse. Może orzechy jakieś się przewijają. W smaku dość gładkie. W pierwszym łyku wędzonka. Trochę taka szynkowo-kiełbasiana. Jest goryczka. Jest trochę nut palonych, trochę czekoladowych. Ta chmielowość z tym dymem przechodzi w taki lekko gryzący posmak. Jest przede wszystkim ta ciekawa nuta słodko-wytrawna, czyli najpierw mamy uderzenie takiej słodyczy od czekoladowej, lekko od owocowej już nawet, przechodzące właśnie w taką fajną, wytrawną nutę na finiszu. Muszę przyznać, że pamiętałem, że to było ciut słodsze, aniżeli mi się wydaje. Jest takie dość gęstawe. Trochę owoców. No tak jak wspomniałem wcześniej, one się przeradzają w taką śliwkę, w wiśnie. Ale mam wrażenie, że to piwo jeszcze trochę jest takie roztrzęsione. Nie ułożone jeszcze do końca. Chyba, że taki był zamysł, żeby ono właśnie takie było w każdą stronę coś wyciągnięte. I w środku niestety te linie jeszcze się tak nie do końca przecinają w jednym punkcie. Tylko na razie schodzą się w różnych miejscach. No, jest na razie poprawnie. Też myślę, że piwo, które ma potencjał, żeby sobie poleżeć, żeby otworzyć je za jakiś czas. Zresztą chyba Ale Browar dał tutaj dość długą datę, bo 10 października 2025, czyli to będzie około 2 lat od rozlewu. Więc spokojnie możecie spróbować je jeszcze na kolejny Baltic Porter Day i zobaczyć, jak wtedy będzie się miało. Jedyne co, to może ta wędzonka, która jest naprawdę subtelna, ulecieć. No ale zobaczymy. A teraz ostatni zawodnik, czyli już dobrze znany na polskim rynku Woodside z browaru Amber. Imperialny stał z dodatkiem łuski kakaowca i leżakowany z płatkami dębowymi. 26 BLG, 10,5% alkoholu. Czyli te 2 stopnie plato, które różniły najlżejsze piwo od tego najbardziej ekstraktywnego. Wszystkie zamykały się w 10,5%, więc może być tutaj najbardziej słodko, ale jak na razie wszystkie piwo pokazały, nic nie było tak słodkiego, żeby mnie wykrzywiło. Mała korekta i wracamy. Piana zbudowała się dość spora, ale lałem też dość agresywnie. Piwo ciemne, najbardziej przypominające z nich wszystkich kolor czarny. W tym szkle będzie ciężko jakiekolwiek refleksy, ale przy nalewaniu to były takie refleksy już naprawdę ciemno-brunatne. Myślę, że piwo jest najciemniejsze ze wszystkich, a refleksem będzie ten kolor z zamiastem, z siły woli. Ale co w aromacie? Piękna wanilia. Bardzo fajna, czysta dębina. Trochę nut kojarzących mi się też od razu z whisky. Mimo, że tam nie było żadnego destylatu, ale takie nuty odbeczkowe, uciekające lekko w tą świeżą klepkę drewnianą, takie świeżo spiłowane drewno. Odrobinę też nut morelowo-gruszkowo-brzoskwiniowych. I zaraz po tym uderzające kakao. Leciutki kokos. Pięknie pachnie, naprawdę przepięknie pachnie. O, jest. Jest dobrze. Przede wszystkim uderza najpierw słodycz. Zaraz po tym wchodzi fajne musowanie. To piwo jest dość mocno nagazowane, jak na portera. Po tym musowaniu dociera do nas
wyraźna goryczka. Ona jest w takim klimacie kawowo, gorzko-kakaowo-chmielowym. A za słodycz gra pięknie wanilia. Deser kakaowo-waniliowy. W aromacie pojawiają się jeszcze fajne śliweczki. Naprawdę takie śliwki z wanilią i opruszone chyba tartą gorzką czekoladą. Tak bym to określił. Bardzo, bardzo ładnie pachnie. W smaku jest taka lekka nuta odowocowa, kwaskowa. I za tym zaraz wchodzi piękna gorzka czekolada. Naprawdę bardzo dobry imperialny porter. Aczkolwiek myślę, że gdybym nie wiedział po etykiecie, co to jest za styl, zastanowiłbym się, czy to nie jest po prostu imperialny stout, który został zrobiony troszkę na tą modłę nowoczesną, czyli właśnie ciut bardziej słodko, z dodatkami, żeby był bardziej przystępny, ale to jest naprawdę bardzo dobre piwo, zresztą dostępne w każdym ropuszku, w każdym płazie, przynajmniej powinno być. No, trochę to potrwało, żeby dla Was podsumować te imperialne portery. Myślę, że dobrych porterów na rynku jest całe mnóstwo. Widzieliście u mnie na kanale przez te kilka tygodni tylko wycinek, skrawek tego wszystkiego, a tak naprawdę część porterów dopiero będzie się pojawiać na rynku. Dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, czyli w czwartek przed Dniem Porteru Bałtyckiego, w piątek trafiam do Waszych ulubionych sklepów specjalistycznych. Część to tylko będzie miała i wyłącznie premiery w sobotę na kranach Waszych ulubionych pubów, multitapów, więc próbujcie i notujcie sobie to, co jest dla Was najfajniejsze, najlepsze. Dawajcie feedback browarom, bo to jest też dla nich ważne, żeby wiedzieć, co robią dobrze, a co ewentualnie mają poprawić. A jeśli moja seria i ten film Wam się podobały, to zostawcie łapkę w górę. To jest zawsze bardzo miła rzecz, którą widzę później, że Wam się te materiały podobają. Jakkolwiek jest to też dalszy kopniak motywacyjny. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, no to zapraszam do subskrybowania kanału, bo materiały, jak widać, ostatnio sypią się z lewa i z prawa, a mam nadzieję, że będą sypać się chociażby tak w miarę często, jak teraz przed Baltic Porter Day w najbliższych miesiącach. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o święto porteru bałtyckiego, ale myślę, że o tym musicie już bardziej śledzić moje socjale. Linki do nich są w opisie filmu na dole. Zaglądajcie na Face'a, na Instagrama. Tam więcej bieżących informacji. No i warto oglądać storieski. Na razie. Żegnam się z Wami. Cześć i do zobaczenia.